Jesień to doskonały okres na spacery i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W naszym kraju ta pora roku uchodzi za jedną z najpiękniejszych. Nie bez powodu mówimy o złotej polskiej jesieni. Jakie korzyści niosą ze sobą jesienne spacery? Świeże powietrze jeszcze nikomu nie zaszkodziło. I spacer, ruch też dobrze wpływa na zdrowie. Nazbierałam liści, żołędzi, kasztanów, taki sobie koszyczek zrobiłam z tego wszystkiego. Można wiele rzeczy przygotować, nawet wczoraj było pokazywane, że można je zszywać, te liście, i robić jakieś takie, czy serwetki, czy cokolwiek. Także jest dużo pomysłów na to jesień. O jesienny porządek na terenach spółdzielni mieszkaniowej po Jeziorze w Olsztynie dbają organy administracyjne poszczególnych osiedli. To czas wytężonych prac, między innymi ze względu na opadające liście. Na osiedlu Kormoran jest około 5000 drzew, z czego większość liściastych. Te liście wszystkie trzeba zgrabić i wywieźć z osiedla. Praktycznie grabienie liści kończy się wiosną. Jak śnieg stopnieje, to wtedy resztka jest wygrabiana i przed sezonem, przed nowym okresem wegetacyjnym. Październik i listopad to miesiące, w których zdarzają się pierwsze przymrozki. Spółdzielnia co roku dba o zabezpieczenie swoich roślin tak, aby bezpiecznie przetrwały zimę i cieszyły nasze oko w przyszłym sezonie. Jesień to bardzo ważna pora roku. Pozwala przygotować się na nadchodzącą zimę, a także na kolejny sezon. Umożliwia również uporządkowanie przestrzeni po minionym lecie. Późną jesienią zabezpieczamy też rośliny, które są wrażliwe na niskie temperatury przed właśnie zimowymi przymrozkami. No i przygotowujemy się już wtedy do zimy, tak? Przeglądamy sprzęt, magazynujemy piasek i inne materiały potrzebne do zimowego utrzymania osiedli. Oprócz zabezpieczenia już posadzonych roślin, administracja działów zieleni osiedli Kormoran i Pojezierze przygotowuje nowe nasadzenia. W tym okresie wykonujemy wiele nowych nasadzeń według projektów, a także uzupełniamy brakujące rośliny na rabatach. W tym roku wsadziliśmy setki tulipanów zjedzonych w zeszłym roku przez dziki. W planach mamy jeszcze sadzenie drzew, ponad 30 sztuk jako nasadzenia zastępcze za drzewa usunięte tamtej zimy. Jesień cieszy oko, a świetnym dopełnieniem jesiennych spacerów na terenie osiedli Kormoran i Pojezierze w Olsztynie może być także skorzystanie z licznych siłowni plenerowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv